Witam Was, nazywam się Wojtek Rekordzista Sobierajski i znajdujemy się na Strychu w moim rodzinnym domu. To właśnie tutaj spędzam większość czasu w ciągu dnia, bo tutaj ciśniemy, tutaj trenujemy. Zaraz Wam pokażę, jaki mamy sprzęcik. Wszystko, co tutaj jest, to zbudował nasz tata. Robiliśmy w życiu różne rzeczy, zaczynaliśmy od biegu z przeszkodami, więc są takie specjalne przyrządy, żeby się podciągać, żeby na tych rękach przechodzić. I potem jak się przerzuciliśmy na treningi bardziej siłowe, to dorzuciliśmy trochę sprzętu. Na początku to były takie śmieszne czasy, że odlewniki mieliśmy betonowe, sami w wiadrze zalewaliśmy beton, sztangę kupiliśmy w Stalko, w hurtowni stali i tak się zaczęło. Teraz ten sprzęt jest trochę lepszy, mamy sponsorów, także nam trochę dorzucili sprzętu. No i co, jest ze mną ekipa, jest Czarek, jest Deser. Rozgrzewamy się i zaczynamy pierwszy trening na dziś. Zaczynamy dzisiaj od zarzutu, czyli sztanga będzie leżała na ziemi. Będziemy robili to na 3 powtórzenia. Długie przerwy między seriami, nawet do 3 minut. Będziemy zwiększali ciężar, ja dzisiaj celuję w około 80 kg w ostatniej serii. Przyczaro pewnie około 60. Ja się mam 60. Jak to zrobimy, to przechodzimy do drugiej części, to już będzie kondycha. Airbike, burpees, bieg bokserski, to co wszyscy lubią najbardziej. Nie, no od tej porze kondycja stara. Ja ledwo się przebudziłem, nie? I tak jestem w szoku, że... Właśnie tu jesteś dzisiaj. 9 rano, to nie jest godzina Czarka. O 9 to on się czasami kładzie dopiero. Ostatnia seria, 80 kg, to już jest więcej niż ja waży, bo teraz mam 78 kg na wadze rano, na czo. 3 powtórzenia. Light kompletny. W ogóle mój rekord w tym ćwiczeniu to jest 130 kg. Bo kiedyś jak trenowałem crossfit, to też ważyłem dużo więcej, 92-93 kg. Także kilkanaście kilo więcej niż teraz i byłem wtedy potwornie silny. Martwy ciąg 220, przysiad 175, właśnie zarzut 130, rwanie ponad 100 kg. Ja też zmieniam wagę jak kameleon, bo ja różne rzeczy w życiu robiłem. Jak boksowałem kiedyś, to zaczynałem w kategorii 69 kg, potem przyszedłem do 75. Jak ćwiczyłem crossfit, to do 90 kilku kilogramów, na 93. Potem biegi z przeszkodami 80, a teraz mam walkę w kategorii 74 kg. Także tyle to ja nie ważyłem. No na pewno od 2010 roku nie ważyłem 74 kg. Po 12 latach wracam, ale jest forma. Po 12 latach. Jeszcze 4 kilo trzeba z tego zbić. A to już raczej sama woda, zostawię to sobie na ostatnie dni przed walką, żeby się odwodnić, bo już tłuszczu tutaj nie ma za dużo, nie masz czego zrzucać. Teraz mamy 3 stacje: airbike, burpeesy, bieg bokserski. Na każdej pracuję minutę, potem jest przejście, nie ma żadnej przerwy. I dopiero po całej rundzie jest 1 minuta przerwy. I robimy 5 takich rund. Dzięki Zbawicielu za tą minutę przerwy. Czyli łącznie na co najmniej 20 minut z przerwami. Lecimy, zaczynamy 6, umieranie. 2 i 1, czas. Posłuchajcie, to są nagrody za medal na Mistrzostwach Świata z biega z przeszkodami. Srebrny medal, czyli drugie miejsce. I tam jest 150 funtów. 150 funtów za wicemistrzostwo świata. A jeszcze mam powiedzieć coś lepszego. Nie przesłali mi tego. Miał pójść przelewik i do tej pory nie ma, to już było ponad 3 lata temu. Współpraca z wami to czysta przyjemność. 220. Ale nogi palą, co? No, masakra. Jest dobrze. Naprawdę, to jest moja forma życia. Różne rzeczy robiłem przez swoją karierę i teraz myślę, że połączyłem wszystkie swoje, tak jakby tutaj w całość. Jestem najsilniejszy,
najwydolniejszy, najszybszy. Kiedyś jak boksowałem, to nie robiłem siłki. Potem jak robiłem siłkę, to nie boksowałem. Teraz mam to wszystko zgrane w całość. Poznałem swój organizm i to jest forma życia. Nie wiem, z czego ci zejdzie te 4 kilo jeszcze, nie? Jeszcze czwóreczka. To dopiero będzie gaz. Ale bez kitu 8 lat ćwiczę, trenuję z Wojtasem i takiej formy jeszcze nie było. Kulturysty. Jest bardzo mocno. Dwóch chłopaków podniecających się, jak wygląda chłopak. To mi się podoba. Co ma Hasan zrobić? Niech on po prostu niech hasa gdzieś indziej, niech spada z klatki bez kitu. No chłop będzie miał lipę. No z całym szacunkiem do zawodnika, ale Wojtas jest tak mocno przygotowany. 8 lat znam Wojtasa i takiej formy jeszcze nie było, naprawdę. Ale wiesz, bardzo mocno. Rolę gra głowa. Umiejętności swoją drogą, ale do klatki wchodzisz z czystą głową. No tak, a jeszcze Wojtek jest psychopatą, tego nie dodaliśmy, więc to dodatkowy atut. Nie, jakby nie widzę opcji, żeby Wojtek przegrał, bo poddać się nie podda. Z knockoutu nigdy nie dostał w karierze. To prawda, no. Ciężkie wyzwanie. My jak bijemy z Wojtkiem rekordy, to on tylko je bije, bo my nigdy nie trwamy do końca. Ty będziesz musiał się z nim zestawić, więc tak jakbyś pokonał rekord. Być może to będzie kolejny rekord Wojtasa, jakiś najszybszy knockout, nie wiem, 3 sekundy, więc... Zapiszesz się w karierze, tak jak się High Liga, przerażony, jako, jako ofiara rekordzisty. Ja jedyny rekord taki mogę pobić, to jest rekord Darol 2. Mogę na 1.13 poprawić. Dobrze to wygląda. Teraz pogramy sobie na pianinku, dobra? Będziemy teraz grali na pianinku. Śpiewać i opowiadać? Opowiadać bajkę? Pewnego razu, jak byliśmy w zoo, były sobie słonie dwa i jeden miał duży patyczek. Ten patyczek mu spadł. A jak robi słoń? O, on tak trąbą robi. I on tak polewa kaczuszki wodą z trąby. Potem poszliśmy oglądać żyrafy. Jaką mają długą szyję? Aż do nieba? Dobra. Ty sobie usiądź tutaj, a jedę po hipopotama. Hipopotam będzie robił mniam. Poczekaj chwilkę, pójdę po hipcia, on go tam usiądzie koło ciebie. To jest wariatka. To jest moja wariatka. Ukochana wariatka. Niam, niam, niam. Co on ma zjeść? Tobie rękę? Niam, 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 niam. A co teraz? Nogę? Niam, 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 niam. Operator nie ma nogi. Co dalej? Tobie nogę? Taty nogę. To jest mój dom rodzinny, czyli tutaj się wychowałem, tu spędziłem całe swoje życie praktycznie. Mieszkam 3 km stąd, razem z Felusią i z moją Olą. A tutaj tak jestem codziennie, no bo mamy tą siłownię na strychu, więc tutaj ćwiczę, jestem tutaj każdego dnia. No i Felusia ma fajne miejsce do zabawy, bo tam gdzie my mieszkamy to jest małe mieszkanko, a tu jest jednak duża chawira, jest dziadek, jest babcia. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, mam 6 braci i 2 siostry, jest nas 9. Notabene dokładnie tak samo jak u Don Cassio, on też ma tyle samo rodzeństwa i taki sam rozkład, czyli 7 chłopaków, 2 dziewczyny. I myślę, że to, że pochodzę z rodziny wielodzietnej też w pewnym stopniu ukształtowało mnie jako zawodnika, jako sportowca. Oczywiście mówię to prześmiewczo, ale od małego były zawsze walki, wojna o to, kto dominuje w tym stadzie, kto pierwszy wejdzie do wanny, a dla kogo będzie już ta najbrudniejsza woda, kto lepsze pożywienie zdobędzie. Także zawsze trzeba było walczyć o swoje. I ja tak od małego miałem taką cechę, że nienawidziłem przegrywać. Po prostu nienawidzę tego uczucia porażki i zawsze starałem się wygrać. Zawsze w każdej zabawie, w każdej grze musiałem być najlepszy, także tym też wkurzałem moich braci, że nieważne co robiliśmy, czy graliśmy na komputerze, czy na podwórku jakieś zabawy, to ja zawsze musiałem wygrać, więc nikt się ze mną już nie chciał bawić w nic, bo wiadomo, że i tak Wojtek to wszystko wygra. Tutaj też się zaczęły nasze takie pierwsze przygody ze sportami walki i potem mieliśmy taką fajną fazę, jak obejrzeliśmy Rockiego i tak nas to podjarało, że następnego dnia zrobiliśmy sobie walki. Braliśmy rękawice, ty też masz swoje rękawiczki z sarenką? Ma. Nie ma.
Braliśmy rękawice, oczywiście nie mieliśmy bokserskich, tylko jakieś takie zwykłe zimowe. Ja znalazłem rękawice mamy, w których do kościoła chodziła, takie skórzane, cieniutkie, więc w nich najbardziej bolało. I robiliśmy bitwy. Wtedy po samym brzuchu, bo nawet nie mieliśmy szczęk, baliśmy się dostać w głowę, więc w sam brzuch się waliliśmy. I to się też zawsze kończyło tym, że jakaś obcierka poszła, trafiła rękawice w buzię i te sparingi się kończyły wtedy, jak ktoś już się popłakał, bo dostał w twarz. I pamiętam, że też nigdy nie przegrałem takiej wojny z żadnym bratem i też z żadnym kolegą, bo robiliśmy takie walki z kolegami, z większymi, z cięższymi. Bywało tak, że przegrywałem, dostawałem, ale i tak to wytrzymałem i na końcu ja wygrywałem. I tak się moja przygoda właśnie ze sportami walki zaczęła, a potem to już się rozwinęło bardziej profesjonalnie, bo jak miałem 16 lat, poszedłem na kickboxing, potem na boks. No i prawie, że 10 lat spędziłem na salach sportowych, na zawodach. Stoczyłem blisko 100 walk na ringach amatorskich. No mam jakieś tam trofea w dorobku, między innymi złoty medal Pucharu Polski w boksie, srebrny medal Pucharu Polski w boksie. Z paroma fajnymi zawodnikami się udało wygrać, między innymi z wicemistrzem Europy Igorem Jakubowskim. No właśnie z Don Casio, to wiadomo, tak jakby najbardziej jest medialne to, że wygrałem kiedyś z Don Casio. To był rok 2011, czyli już 11 lat temu. Puchar Polski. Pamiętam, że walczyliśmy w kategorii 75 kg. No i wygrałem z nim dosyć łatwo, bo jego styl mi pasuje. On chodzi za podwójną gardą. Ja jestem zawodnikiem, który bazuje na refleksie, na szybkości, także go wypykałem, wypstrykałem bez większych problemów. Ale to były stare czasy. Fajnie sobie powspominać. A teraz zobaczcie, kto by się spodziewał, że dawno zakończyłem karierę. Już z boksem nic nie miałem wspólnego, a teraz po tylu latach jednak to się jakoś przydało. Bo to jednak trzeba przyznać, że był jeden z takich moich atutów, jeśli chodzi o podpisanie kontraktu, o moje w ogóle pojawienie się w tym świecie free fightów, to, że jestem pogromcą Don Casio. Można o tym mówić i kto wie, może kiedyś do takiej walki dojdzie w przyszłości. Jakiś rewanż może się uda zrobić. Na początku oczywiście muszę zbudować swoją pozycję, bo wiadomo, że Casio jest dużo bardziej popularny ode mnie, także muszę zasięgowo się wzmocnić. Ale myślę, że jak 2-3 walki pójdą po moim myśli, to potem możemy pomyśleć o takim starciu. Poszukam jeszcze albumu z Dzikiem. Już córeczko, teraz obejrzymy fajny album o Dziku, dobra? Czekaj. Mam, tutaj jest. Dobra, to potem się poukłada. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale my kiedyś mieliśmy Dzika, złapaliśmy go w lesie. Własnoręcznie. To było takie zawsze nasze marzenie, żeby mieć na podwórku Dzika. Jakoś tata nam to zaszczepił, bo nam opowiadał, ale byłoby fajnie, jakbyśmy mieli Dzika tutaj na podwórku. No i robiliśmy te dziki ze 2 lata, zanim nam się udało trafić na taką porę, że były małe dziczki. Znaleźliśmy takiego małego dzika. On był razem z mamą i 6 innymi maluszkami. Jednego z nich tam się udało wziąć. Mieszkał u nas na podwórku. Mamy taki, bo my też mamy kozy. I on mieszkał z tymi kozami w domku. Karmiliśmy go mlekiem z butelki od kóz, więc na początku z cyca laliśmy mleko do butli. I potem dzikowi. No, zobaczcie, tutaj był u nas w domku, on tutaj biegał po tym dywanie, właśnie szczał na ten dywan. Pamiętam, że zawsze z matką było piekło. Mama nie pozwalała tego dzika tu przyprowadzać, bo on ciągle sikał. Zawsze jak wszedł, to musiał nasikać na ten dywan. Ale spokojnie, już jest wyprany od tamtej pory. Tak dalej, oglądamy. Zaczął jest coraz większy, zobacz jak on rósł. Potem kupiliśmy mu w kakadu taką smycz, uprząż. Jest coraz większy, rośnie, jest coraz duży. Bardzo lubił jeść lejsy, chipsy, lody, twistery jadł. Brał do buzi loda. Jak było mu tak za zimno, to chuchał i za chwilę znowu chciał. Tutaj Wolek z nim biega, na huśtawce się bujał, wtedy ten dzik się wkurzał, atakował nogi. Trzeba było podkurczać do góry i w drugą stronę, i do góry, i w drugą stronę. I patrz, jaki ten dzik już jest duży. Tutaj ma ze 30 kg. Na końcu wzięliśmy go ze sobą na Mazury. I tam bez żadnej smyczy, bez żadnego przypięcia, po prostu mieszkał miesiąc czasu z nami pod namiotem. Spał na łóżeczku razem z nami. Nazywał się Masa, bo tak dużo żarł. Tam po 20 jajek dziennie plus inne słodycze. I w końcu, jak już był taki bardzo duży, to co się stało niebezpieczne, bo jednak to jest dzikie zwierzę. I mimo, że był niby nasz, łagodny, wytresowany, no to był strach go ciągle trzymać, więc go oddaliśmy do takiego schroniska dla zwierząt na Mazurach. Potem go jeszcze odwiedzaliśmy. Zobacz, jak z nami pływał tutaj w wodzie. Dzik tutaj wszedł do wody, płynie z nami na rybki. Będziemy robili tor przeszkód. Kładź delikatnie na ziemię. O tak, no, żeby ci nie spadło na paluszki. Układamy tor. Dam ci wielki czerwony worek, dobra? O, ile ten worek ma lat? Kilkanaście, z 15 lat co najmniej. Tu nic na metce nie będzie, ale pierwsze ciosy były zdawane w ten wór. Ale masz fajną rękawicę. Tam też ci zapiąć. I co z tym się robi? Fajne. Można boksować. Wyraźnie wyżej rękę. Bam! 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 I druga ręka. Teraz tą. O, ale siła! Ba. Spadło ci? Założyć? Teraz dołożymy tor i pokażemy, jak my potrafimy taki tor przechodzić. Jedna noga, druga noga, jedna noga, druga noga. Powolutku.
na tą poduchę będzie skok, okej? Wow! Świetny. Też mam skoczyć? Dobra, to idę teraz ja. 3, 2, 1. Uuu! Myślałem, że dzisiaj tylko 3 treningi będą robione, ale widzę, że jednak więcej. Teraz już sama. Jaki podwójny skok. Teraz ja. Uuu! Pięknie, a teraz pokażemy taką sztuczkę, jak mi wisimy na drążku, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Jest! Rekord świata pobity! To był najważniejszy rekord w tym roku. Jak to w ogóle jest z tymi rekordami? Zaczęło się nietypowo, a mianowicie od tego, że przyszła pandemia. Nie miałem gdzie startować, bo ja wtedy byłem zawodnikiem biegu z przeszkodami, byłem 2-krotnym wicemistrzem świata. No ale wszystko mi odwołali, nie miałem gdzie startować kompletnie. Na całym świecie wszystko było zamknięte. Więc musiałem wymyślić coś, co jest niezależne od sytuacji. No i pomyślałem sobie, że rekordy Polski, rekordy świata mogę robić sam to organizować, nie trzeba żadnych zezwoleń. Wymyśliłem, że to będzie projekt rekordzista, który polega na tym, że w ciągu roku, w 12 miesięcy bije 12 rekordów Polski i Guinnessa. I zaczęło to się kręcić, no naprawdę tak, że byłem w szoku, bo każdy rekord był pokazywany w telewizji i to na żywo. Było o tym głośno dosyć, bo było w każdej stacji radiowej, w gazetach. I często zostaje pytanie, jak ja te rekordy wyszukuję. I powiem wam, że według mnie to w ogóle jest trudniejsze niż pobicie tego rekordu, to jest tak jakby wynalezienie dobrego, bo ten rekord musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, musi być dla mnie możliwy do pobicia, a ja nie jestem dobry we wszystkim. Ja mam swoje wybrane dziedziny, tam dobrze chodzę na rękach, dobrze biegam na boso, dobrze wchodzę na inne, więc to musi być taką pod moje umiejętności. Po drugie, musi być atrakcyjny dla ludzi, bo jak tego nikt nie będzie chciał oglądać, to po co nam ten rekord bić, skoro sponsorzy w to nie wejdą. Więc to się musi cieszyć jakąś tam zainteresowaniem. I coraz mniejsza ta pula tych rekordów jest, więc żebym ja coś takiego wymyślił, to i ludzie mi podsyłają pomysły. Ja wchodzę na YouTube'a na rekordy Guinnessa, patrzę sobie. Z takich najważniejszych rekordów, to według mnie w tym roku pobiłem fajne. Pierwszy z nich to był rekord należący do Wima Hofa, takiej legendy i guru wszystkich tych, którzy morsują, którzy lubią zimno. Chodziło o to, że muszę na kole podbiegunowym przebiec półmaraton, a więc 21 km i zrobić to na boso, w samych krótkich spodenkach. Wim Hof zrobił to w 2 godziny 16 minut, ja w jakąś godzinę 38, czyli pół godziny szybciej od niego. No i to była mega w ogóle wyprawa, no polecieliśmy na samą północ Islandii. Piękne tereny, mróz, straszliwy. Niesamowita przygoda. Pamiętam, że wystartowało ze mną razem 5 moich przyjaciół, moich kolegów, którzy tak jakby motywowali mnie, żebym to przebiegł. Każdy z nich był na boso, każdy chciał przebiec jak najwięcej. Był tam też między innymi Kuebo, on chyba 50 metrów przebiegł. Był też Deser, który dzisiaj ze mną robił trening i on wytrzymał najdłużej, 6 km. Ja zrobiłem te 21, ale okupiłem to odmrożonymi 3 palcami u nóg. W jednej miałem jeden, w drugiej nodze miałem 2 palce odmrożone i przez miesiąc ich w ogóle nie czułem. Już się zastanawiałem, czy będzie trzeba to obcinać, czy nie. Byłem też w szpitalu, jeszcze tam na Islandii, od razu po rekordzie. No i ci lekarze powiedzieli, że te odmrożenia to jest takie coś, że trzeba po prostu czekać. Zobaczymy, czy te palce odpadną, czy może wrócą do siebie, no ale wróciły. Paluchy mam nadal swoje. Drugim moim takim wyczynem, który uważam za najważniejszy, jest to, że jako pierwszy człowiek na świecie wykonałem Ironmana z obciążeniem 50 kg. Czyli miałem ze sobą kłodę ważącą 50 kg i z nią przepłynąłem 4 km. Przejechałem na rowerze 180 i przebiegłem 42. Zajęło mi to 27 godzin ponad. No to było bardzo ciężkie, to było męczące. A z takich ciekawych to m.in. 7 km na rękach ciągnąc za sobą samochód. Robiłem martwe ciągi pod wodą. To zupełnie nietypowy rekord. Chodzi o to, że na basenie na 2-metrowej głębokości leżała sztanga. I ja wskakiwałem do basenu, byłem cały zanurzony, podnosiłem ją jak najwięcej razy. Potem jak nie miałem już oddechu, to wypływałem na powierzchnię, brałem wdech i znowu pod wodę. I musiałem wykonać 100 powtórzeń, bo taki był rekord, 100 powtórzeń w ciągu godziny i pamiętam, że zrobiłem 333 powtórzenia, więc mi się tu udało sporo przebić. Co tu jeszcze? Kajakiem w ciągu doby przepłynąłem 262 km i to był fajny rekord, bo ten rekord należał do medalisty Mistrzostw Świata w kajakarstwie, a ja z kajakami nie miałem nic wspólnego, po prostu wsiadłem w kajak, popłynąłem i rekord pobiłem. Więc to jest taki dla mnie ważny, bo był mocno wyśrubowany. Jesteś na samej górze, tam gdzie medale wszystkie. Robimy skok? Dużo osób zadaje mi pytanie, chłopie, ile ty masz kasy z tych rekordów? A to w ogóle nie jest tak. Posłuchajcie, rekordy mnie kosztują. Żebym ja mógł w ogóle spróbować pobić rekord oficjalnie, to rekord polski kosztuje 1800 zł,
A rekord Guinnessa z sędzią na miejscu to jest koszt 18 tysięcy złotych. I to nie to, że ja to dostaję, ja po prostu tyle muszę zapłacić za samą próbę. Nieważne, czy mi się uda, czy nie. Także to są pieniądze. No i potem też ludzie pytają, jak się o to dowiedzą, to po co ty to robisz? Robią cały projekt z tego, cały ten projekt rekordzista, gdzie są te filmiki na YouTubie, mam Instagrama, Facebooka, to jest dobre miejsce do lokowania dla sponsorów, no bo jednak te rekordy cieszą się zainteresowanym, mają duże zasięgi, są w telewizji puszczane, więc mam sponsorów, od których dostaję tyle kasy, że mi się to po prostu opłaca, mogę żyć w fajny sposób naprawdę, że robię to, co lubię w życiu, biję te rekordy, zajmuję się moją córeczką w ciągu dnia. No to w ogóle myślę, że to taki największy plus tych rekordów to jest to, że ja mogę spędzać czas ze swoim dzieckiem, że nie muszę go dawać do żłobka i widzieć się z nim 2-3 godziny dziennie. Tylko ja jestem z moją Felicią naprawdę codziennie, od 6 do 15 cały czas i potem jeszcze robię dwa treningi, a w międzyczasie dalej się widzimy. To jest dla mnie największa wartość i zawsze jak mam kryzys, jest mi ciężko w tych rekordach, to sobie myślę, chłopie, zrób to, bo to nie takie pieprzenie, że zrób to dla swojego dziecka, że kiedyś będzie w przyszłości miał lepiej, tylko ja teraz wiem, że jak pobiję ten rekord, to nie będę musiał puszczać do żłobka, tylko będę mógł dalej się z nim bawić, więc mam mega motywację. No myślę, że też dlatego nie odpuszczam i te trudne chwile mi się udaje przełamywać. Tak samo jest przed tą walką. Wiem, że jak tą walkę wygram, to pojawią się kolejne fajne oferty. No i nie ma opcji, żebym to przegrał. No daję z siebie wszystko w przygotowaniach, dam z siebie wszystko w ringu. Stań tutaj na chwilkę. Tu powiesz, jak ty ładnie stoisz. O, czy to jest fotelik? Jedziemy teraz na drugi trening, na Skrę. Skra Sport to jest taki nowy klubik na Wawelskiej. I tam trenuję MMA. Tam się przygotowuję już konkretnie do walki z trenerem Karolem Skrzypkiem. To jest Bolo, jeden z moich braci. Pomoże mi się zająć Felusią, jak ja będę robił tarczę. Zmienił babcię. Bola możecie znać z Ninja Warrior, z takiego programu na Polsacie. On tam startował 3 razy. I był w tym potwornie mocny. To jest chłop, który ma najmocniejszy chwyt w Polsce. Nikt tak długo nie uwisi na drążkę jak on. Jakby chciał, to mój rekord to zwalił, tylko że mu się nie chce. No może teraz to już nie. Teraz już tak długo nie wiszę, bym musiał potrenować trochę z bis. Ty chcesz takie rękawice? Chcesz założyć rączkę? Teraz będziemy przymierzani. Fajne? Fajna sprawa. Przymierzyć te rękawice, bo już za 3 tygodnie niecałe będę w nich walczył. Teraz sprawdzimy na twarzy. Kurna, jaki to jest kamień. Na serio, jaki to jest kamień? Nie? To jest skała jakaś. Czureczka. Jezus Maria. Każdy cios to będzie takie zniszczenie straszliwe. Na treningach Wojtek radzi sobie dobrze, tak? Jak wiemy, mam background dobry bokserski, zresztą z tamtych lat się znamy jeszcze. Aktualnie transformujemy go na to, aby stał się zawodnikiem MMA. Proces przebiega pomyślnie, tak więc no, efekty będą klatce zaprezentowane już 10 grudnia. Zawodnik jest karateką, ma już stoczone pojedynki w MMA, tak więc też no, nie jest mu to obce. Parter ćwiczy na pewno, no, rozwija swoje umiejętności zapaśnicze, ale tą domeną myślę, że będą kopnięcia. Zobaczymy, jak się przygotują na tą walkę. My jesteśmy gotowi na kilka ewentualnych scenariuszy, tak więc będziemy gotowi na każdą wersję Kamila Hassana. Każdy rekord jest inny, niektóre rekordy są takie, że on no, później nie może tam przyjść na tą salę przez pewien czas, no bo są jakieś straty. Przed tą walką tam troszkę sobie odpuścił, no bo musimy się skupić na MMA, tak? Taki mocny wysiłek, jakiś ukierunkowany mógłby tutaj nam troszkę przeszkodzić, tak więc teraz bicie rekordów jest troszkę zawieszone. Podejrzewam, że po walce znowu ogłosi jakiś kolejny szalony rekord, tak więc musicie śledzić jego kanał. Raz. Pam, pam. Hop, 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 hop. Knockout. Czapka spada. Wykautowany. Z boksem amatorskim skończyłem z 2 powodów. Pierwszy to był taki, że bardzo dużo tam jest oszustwa, bardzo dużo takich stronniczych werdyktów pod korzyść zawodnika miejscowego.
No zobaczcie, na światowe ringi, gdzie największe walki, na przykład Floyd Canelo jest punktowana niejednogłośnie, a widzi to cały świat, a co dopiero takie malutkie gale, gdzie nikt tego tak naprawdę nie ogląda. Można tam robić co się chce, także bardzo dużo jest walków i to zniechęca, bo jak się człowiek przygotowuje 2-3 miesiące do jakiegoś turnieju i potem wie, że tą walkę wygrał, a de facto przy werdykcie jest, że przegrał, to się odechciewa wszystkiego. A drugi powód jest taki, że byłem dobry w boksie, dużo osób mówiło, że mam talent, no ale byłem dobry, nie byłem najlepszy, a tak naprawdę według mnie tylko najlepszym się opłaca boks zawodowo uprawiać, bo jednak ten uszczerbek na zdrowiu, te utrata szarych komórek, to jest warte dużych pieniędzy, a duże pieniądze zarobią w tym sporcie tylko najlepsi. Także umiałem sobie to jasno powiedzieć, chłopie, jesteś dobry, ale nic tutaj większego nie zdziałaś, kończ to i szukaj czegoś innego. Uwaga. Idę dalej do boku. Co nie jabłko? Kamil Hassan. To będzie mocne wyzwanie, ale ja lubię wyzwania. W każdym swoim rekordzie, do którego podchodzę, staram się, żeby on był dla mnie ciężki, żeby był wymagający. Nie idę na łatwiznę i tak samo będzie w tym przypadku. Wiem, że Kamilowi wielu zawodników odmówiło walki, bo jest on niebezpiecznym zawodnikiem. Bardzo dobrze kopie, wywodzi się z karate. Wiem, że już od ponad 12 lat trenuje ten sport. Ma także ze sobą 3 walki w oktagonie, z których jedną wygrał przez knockout. I to knockout nogą, kopnął high kicka. Szykuje się na takiego Kamila w najlepszej formie, więc ja też planuję być w najlepszej formie w swoim życiu. Daję z siebie wszystko w przygotowaniach. I wiem, że to będzie bardzo ciężki bój. Raczej to się nie skończy przed czasem, a jeśli już, to nie wiem, końcówce drugiej, może w trzeciej rundzie, ale na pewno to będzie twarda, mocna walka. To będzie bitwa straszliwa, na wyniszczenie. Z Kamilem walczę na zasadach MMA. Wiadomo, że przy podpisywaniu kontraktu mógłbym to jakoś tam robić pod siebie, że to był boks albo K1, ale w ogóle mi na tym nie zależy, bo jak mam wygrać, to chcę to zrobić w uczciwy sposób, no to jest jednak gala MMA, nie ma co tutaj iść na jakąś łatwiznę. Wiadomo, że Kamil będzie miał przewagę, jeśli chodzi o kopnięcia, a co do parteru, to się nie powiadam, nie chcę nic zdradzać, żadnych tutaj sekretów. Mamy swój plan na walkę, mamy swoją taktykę, no i za dużo nie mogę w tej kwestii powiedzieć, ale spójrzcie potem tylko na moje uszy w przybliżeniu i coś wam to powinno podsunąć, co się u mnie dzieje głównie na treningach.